A teraz dodajemy zasady, że jeżeli ja przyjmę do tyłu piłkę, ale moje następne działanie jest do przodu, to zaliczamy. Marce zanim zbiegł w piłkę, Manu Anton. Może do Karo jajce, tutaj Damian zabierasz. Że na treningu siedzimy na telefonie? Mam nagrać? Nie no, za Damiana to po tym meczu musimy tak zrobić. Tak? Chyba poszło, no? Kameruje się. Tak, kameruje się. Dobrze, to ja będę tylko rozmawiał o poważnych rzeczach merytorycznych. No bo wszystko, cały sukces zaczyna się od dobrej rozgrzewki. My już tym się zajęliśmy. I tutaj jest taki pan, siedzi obok mnie, tylko teraz jest bardzo zapracowany, bo sobie kawę robi. O, idzie właśnie. To jest bardzo, bardzo porządny, merytoryczny człowiek. I tak się uzupełniamy wzajemnie tutaj. Potwierdzam, tak. Uśmiechajcie się, bo kamera zasiąknie cały dzień. Od składu zacznijmy tradycyjnie, później plan na mecz. We start from the squad, then we will have a game plan. Wykorzystanie przestrzeni za linią pomocy rywala, to co macie tutaj, first of all we want to use the space behind the middle line. Możliwe, if it's possible, we want to play like that. Czyli od razu mamy podanie, możliwość podania do dziewiątki. Jeżeli jest presja na środkowego obrońcę, if there is a pressure like this, aktywność panowie pozycji 6-8. Jeżeli grają wyżej, zostawiają miejsce za sobą, to panowie Michu, Anton, wcięcia za linię obrony różnego rodzaju. Cześć, już ma jeden. Jest. Dobra, mam. To też prawda, no. Wolałbym, jakby nie padało jedno. Nie usłyszałam, że właśnie to jest idealna pogoda na mecz. Ktoś tak powiedział dzisiaj. No niby tak, ale aczkolwiek zależy co kto lubi. Ja bym wolał, żeby była taka pogoda, tylko bez deszczu. Wtedy był top. Dobra, no co, to postaramy się na następny mecz, dobra? Nie, no. Jak są takie warunki, nic nie zrobić, trzeba zagrać. Tyle. Ja
Tak jak powiedziałem wcześniej, to musi być perfekcyjnie ułożone, wszystko musi być top. Po środku najlepiej, bo jest troszkę. Okej, chodźcie panowie. Wszyscy? Dobra, panowie, to co Krzysiek mówi, to jest nasz dom, nasz stadion i nasze warunki, tak? This is our home, our supporters and our conditions. Good luck, boys. Panowie, jesteśmy mocni, to będziemy powtarzać w każdym tygodniu. Dawaj, po zwycięstwo kolejnie! Kto mi da mer? Gracias por ver.
Mieszczanka! Mieszczanka! Słuchajcie, panowie, no, jesteśmy źli po remisie. We are very angry after draw. To pokazuje, że jesteśmy bardzo ambitnym zespołem. Ale to nie jest powód, żeby teraz, wiecie, mieć głowę w dół. Panowie, magia jednego punktu jest ogromna. I na koniec sezonu taki jeden punkt może być bardzo ważny. Także wiemy, nad czym musimy teraz pracować. Byliśmy zespołem lepszym. I po prostu musimy kończyć nasze sytuacje więcej, tak? So, the one point we need to respect. We are all angry. We have a lot of situations. We know what we need to improve. But still, this is not the reason that we need to be sad or something like that. Panowie, od wtorku pracujemy dalej i będziemy tydzień w tydzień drużyną lepszą. Także spokojnie. We will be better team, I promise you, after week by week. So, keep your head up. Tyle.